Cześć, jestem Klaudia Tokanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wykres funkcji liniowej f od x równe 2x przesunięto równolegle wzdłuż osi o x o wektor u-3,0 i otrzymano wykres funkcji g. O jaki wektor można przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi o y, aby otrzymać wykres funkcji g? Dobra, no to zaczynamy. Jaki to będzie wektor i tutaj Wam pokazałam, co się tutaj dzieje, bo przesunięcie jest zwróćcie uwagę na x na y go nie ma. Jak to było z przesunięciami wektorów na x, to zapisywaliśmy to odwrotnie. I mamy tutaj 2x, stąd ta dwójka x jest już na przesunięciu o minus 3, czyli wpisujemy plus 3. To po prostu wymnażamy. I tutaj mamy wykres funkcji podstawowej. To jest to. I widzimy, że tu mamy plus 6. Czyli teraz mówimy o wektorze, który mamy przesunięcie wzdłuż osi o Y. I będzie to inny wektor. Nazwijmy go F. I jest to 0. Bo nie mamy tutaj przesunięcia na x, tylko na y. Następnie naszkicuj wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych i zaznacz wektory przesunięcia. Oto musimy teraz je zaznaczyć. Jeżeli chodzi o mm, tutaj przesunięcie na x, to mówimy o wektorze u 3. Zatem jak będziemy mieć tutaj minus 3, to f bierzemy i przesuwamy o minus 3. Tutaj patrzę, gdzie tak ładnie to. O, tutaj idealnie. Hop. Tutaj niestety coś mi się rozjechało. A bo tu? To jest obojętne. Tu mamy u. Natomiast ten wektor jest na y. Czyli zrobimy sobie na przykład odtąd że mamy o 6 jednostek w dół. I tu jest wektor V. Pod punkt B. Czy przesuwając równolegle wykres funkcji f od x kwadrat o wektor U i drugi raz o wektor V, otrzymamy wykres tej samej funkcji. No to lecimy. Mamy tutaj g od x i najpierw przesuwamy po x. Czyli f to będzie x dodać 3. Naszą f jest x kwadrat, czyli będziemy mieć g od x równa się x plus 3 kwadrat. Wzór skróconego mnożenia. To jest nasze a, to jest nasze b. Pierwsze leci w kwadrat. Potem mamy dwa razy x razy trzy i jeszcze b kwadrat, czyli trzy do drugiej. Dobra. To teraz przesuniemy sobie ten wykres funkcji g o wektor v. No to będziemy mieć tutaj nową funkcję a, gdzie g od x przesuwamy o 6. No i podstawiamy. Funkcję g od x. Przesuwamy o 6, czyli tworzy nam się x kwadrat plus 6x plus 15. I teraz patrzymy sobie na to, że funkcja f od x to była x kwadrat, a tu nam wyszło tyle. To oznacza, że funkcja f od x no nie jest równa a od x. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.